5 punktów zdobytych w 5 pierwszych kolejkach sezonu to wynik, który daje Warcie Poznań 14 miejsce w tabeli Ekstraklasy. Zdaniem trenera drużyna potrzebuje jeszcze trochę czasu, by złapać przysłowiowy wiatr w żagle. Jesteśmy nowym zespołem, na pewno jest gro zawodników, którzy dopiero wchodzą do tej drużyny i musi, po tych 5 meczach ja już wiem, że musi upłynąć trochę czasu, żeby ci zawodnicy weszli w taki rytm, jakim dysponowaliśmy, czy jaki prezentowaliśmy wiosną. Wtedy Zieloni za sprawą dobrych wyników zakończyli rozgrywki ligowe na 5 pozycji. By znów regularnie punktować w elicie, Warta powinna nawiązać do dobrej gry w Destrukcji, która do niedawna była jej wizytówką. Zespół musi wrócić do tego rytmu grania w obronie, do tego, do którego przyzwyczajał, do tej solidności, do tej zadziorności wszystkich, do tej komunikacji między sobą w każdej fazie meczu i każdy musi, jest obligowany do tego, żeby to robić, nie tylko doświadczeni, nie tylko ci, którzy są tutaj dłużej, ale i nowi. O przełamanie pasy 2 porażek w lidze zespół Piotra Tworka powalczy w piątek z Jagiellonią Białystok. W ostatnich tygodniach Duma Podlasia także nie imponuje formą, czego dowodem są przegrane starcia z Górnikiem Zabrze i Krakowią. Mimo wszystko podopiecznych Ireneusza Mamrota nie wolno lekceważyć. Zespół, który ma głównego reżysera gry, jest to Imas, bardzo dobry piłkarz, bardzo ciekawy piłkarz, który jednym podaniem, jednym strzałem może przechylić szale zwycięstwa na korzyść swojej drużyny i też Taras Romańczuk, przez którego przez środek przechodzi większość podań, czyli taki regulator i łącznik między grą defensywną a ofensywną. Na środowej konferencji prasowej trener gości wypowiadał się o poznańskim zespole w samych superlatywach. To jest drużyna, która jest silniejsza niż w zeszłym sezonie, więc co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast są zespołem na pewno bardzo skutecznym, bo ten ich procent wykorzystywania sytuacji jest bardzo duży. Tak sobie analizuję, to nie potrzebują wielu sytuacji, żeby zdobyć bramkę i to jest tutaj w tej kwestii bardzo ważne. W piątkowym meczu w zespole gospodarzy zabraknie jedynie kontuzjowanego Wiktora Pleśnierowicza. Wciąż pod znakiem zapytania stoi występ Michała Pazdana, który nie zagrał w ostatnim spotkaniu Jagiellonii ze względu na uraz. Pierwszy gwizdek na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim zabrzmi o 20:30.